chciałem zapytać szanownego premium, panów posłów i senatorów. Tutaj słyszałem panu słowo pana premiera Orbana z Węgier. Chciałem się właśnie zapytać, co panowie sądzicie właśnie na jego temat, w sensie właśnie jako przywódcy kraju, nie jako właśnie premiera Węgier, bo powiem tak, że ja osobiście bardzo mi się podoba właśnie jego że tak powiem, działanie i jego jakby praca dla Węgier. I chciałem właśnie zapytać z któryś z panów, nie wiem, który mi tam odpowie, że właśnie jak, co myślicie na temat, czy chcielibyście coś, jakiś przykład niego wziąć, czy coś skorzystać, czy no nie wiem, czym się zasugerować i tak dalej. To moje pytanie, dziękuję. Dziękuję bardzo za pytanie. Otóż o Orbanie to chyba wszyscy wiemy, no. Natomiast no, ja chciałem powiedzieć to, co Prawo i Sprawiedliwość robi w kontekście Orbana. Otóż jak Państwo oglądali przekaz medialny dotyczący Forum Ekonomicznego w Krynicy, to mówię, żeby tam pojawiła się informacja dotycząca tego, że jedną z bardzo ważnych konferencji była konferencja dotycząca Karpat. Otóż z inicjatywy pana marszałka Kuchcińskiego i ta inicjatywa już trwała od wielu lat, pracujemy nad tym, aby stworzyć coś w rodzaju zespołu międzyparlamentarnego, takiego właściwie zgromadzenia międzyparlamentarnego, to lepsze określenie, więc międzyparlamentarnego zgromadzenia w Europie Środkowej. I jesteśmy już po rozmowach zarówno z przedstawicielami Parlamentu Słowackiego, jak i Parlamentu Czeskiego, jak i Parlamentu Ukraińskiego, ale również przedstawiciela Parlamentu Węgierskiego. Jest to taka dość dziwna sytuacja, ponieważ przedstawicielem tego Parlamentu Węgierskiego był Rumun z pochodzenia, ale on rzeczywiście jest tym, który reprezentował stronę węgierską. Był również Nestor Parlamentu Węgierskiego, pan Wojcik. I wszystko zmierza ku temu, aby w przyszłości stało się tak, że takie zgromadzenie międzyparlamentarne będzie istniało. Dlaczego? I to wprost już odpowiedź na pana pytanie. Otóż Orban ma bardzo mocne oparcie w partiach CDU-CSU. Być może na poziomie unijnym Niemcy pozwalają sobie na takie czy inne uwagi wobec Orbana, ale te związki Orbana i oparcie CDU-CSU powoduje, że Orban ma sytuację komfortową przy tych swoich działaniach, które podejmuje wobec kapitału zewnętrznego, czyli kapitału międzynarodowego, takiego banki, hipermarketu. Natomiast my zmierzamy w kierunku wzmocnienia tego regionu i stworzenia takiej przeciwwagi dla tego, co dzieje się w Unii Europejskiej w pozycji Berlina i Paryża. A więc budujemy tutaj, to nawet nie to, co sądzimy, tylko widzimy właśnie w tym przykładzie węgierskim drogę. Ale jak mówię, budujemy już tutaj na przyszłość pewne działania. Jeszcze tu pan prezydent. Ja proszę Państwa, tu też ze swoim głosem w dyskusji króciutko nawiążę do tego, co pan burmistrz powiedział o tym wszystkim, co przenosi się bezpośrednio na samorządy w sytuacji pogarszającej się sytuacji. Czy to jest najbardziej odczuwalne w samorządach? Pan starosta też mówił o tym, że brak pieniędzy na zadania, które są kierowane przez rząd tu do samorządów. Pan z kolei wspomniał tu, że w wyborach te jakieś działania niekorzystne dla pana pozbawiły pana mandatu. Ja na to wszystko jeszcze chcę do tego wszystkiego dołożyć tą kwestię, o której pan poseł mówił, że o tych umowach sieciowych i o potrzebie zmiany tej sytuacji. Prawo i Sprawiedliwość będzie zmierzać do tego i realizować tą kwestię, aby ta sytuacja uległa zmianie. Proszę Państwa, mówimy o ludziach młodych, którzy wyemigrowali, była tu już mowa o tym, ale ci ludzie młodzi nie mają możliwości, pracując na umowach śmieciowych, tutaj zakorzenienia się, bo nie mają na przykład prostej rzeczy zdolności kredytowej. I nawet jeśli mają pracę i mogli, założyli rodzinę, na przykład młodzi ludzie, to chcą
chcąc uzyskać proporcjonalne do dzisiejszych czasów warunki, na przykład mieszkaniowe, no to nie mają możliwości i trzeba ich wspierać. My jako rodzice musimy wspierać, mówię to też z takich rodzinnych przykładów. I kończąc, proszę Państwa, nasza wizyta to też tutaj związana jest z tym, aby pokazać tych działaczy naszych, tych sympatyków, którzy z nami współpracują przy tworzeniu tego programu małopolskiego, w oparciu o te różne sytuacje abstrakcyjne, bo tak należy ocenić sytuację wybudowania autostrady na odcinku Szałów-Tarnów i nie wpuszczenia na tą autostradę ruchu o ciężarze powyżej 12 ton. Te problemy widzimy, z tymi problemami samorządowcy z innych części naszego okręgu się do nas zwrócili. W najbliższym czasie odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Infrastruktury, w której zasiada to pan poseł Michał Wojtkiewicz, że z naszej inicjatywy zostało zwołane. No bo jeśli mówimy o tym, aby tworzyć miejsca pracy, aby ten rozwój w tym szeroko rozumianym pasie autostradowym mógł mieć miejsce, no to trzeba stworzyć ku temu odpowiednie warunki. Jeśli mówimy o tym, że najbliższa perspektywa pieniędzy z Unii Europejskiej 2014-2020 to będzie być może ostatnia taka szansa dla nas, żeby z tych pieniędzy skorzystać, to trzeba je dobrze wydać. Już teraz w tych dyskusjach na forum i w Tarnowie, i w Krynicy podkreślano w tych różnych panelach, w których brali samorządowcy udział, że w tej perspektywie 2007-2013 nie wszystkie samorządy dobrze wykorzystały te pieniądze. I możemy powiedzieć, będąc wojniczu, że tutaj samorząd, tworząc tą strefę, czego zazdrości na przykład Brzesko, tworząc tą strefę, tworząc tam też, jak to pan poseł Michał odpowiada. Więc myślę, że kluczem i takim przekazem moim dzisiaj do Państwa tutaj jest, abyście Państwo wybierając w najbliższych wyborach, które będą za rok, ludzi, którzy będą decydowali o warunkach, w jakich wam przyjdzie tu żyć, bo będą mądrzy, przygotowani i tutaj trochę się uśmiechnę do pana burmistrza. Ja jestem zwolennikiem na przykład kadencyjności, dwóch kadencji. Od zawsze byłem, jestem, no pan burmistrz jest jeden, tak się spokojnie. To nie było. Przeznaczenia może tych pieniędzy nie zawsze na uświetlenie rynku czy wyremontowanie rynku w danej miejscowości, ale też i te inwestycje, które stworzą tą perspektywę dla potencjalnych inwestorów i miejsc pracy dla tych ludzi młodych. Ja ze swojej strony tyle. Dziękuję bardzo. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, bo tutaj było pytanie na temat Orbana i jak inwestycje polskie wyciągamy. To znaczy, ja myślę, że to, że się tu spotykamy, trochę z tego wynika. Ponieważ, proszę Państwa, no są pytania o zadłużenie, jak to zrobić. Gospodarka w ciężkim stanie. Czy potrafimy, jeżeli nawet PiS wygra wybory, czy potrafi? Otóż dlatego się z Państwem spotykamy. I spotykamy się w wielu miejscach. Tych spotkań jest dużo, ponieważ te problemy, jak ogromne zadłużenie, jak trudności gospodarki powodują, że chcielibyśmy powtórzyć sukces Węgier. Sukces Węgier polegający na tym, że jest po pierwsze większościowy rząd, że nie jest potrzebna koalicja. Bo jak jest koalicja, to wtedy koalicjanci między sobą mają różne programy, negocjują. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość miałoby większościowy rząd, jednorodny program, zdecydowane projekty ustaw, o których tutaj pan poseł mówił, wtedy inaczej rządzimy. Ale potrzebna jest jeszcze druga rzecz. Poza rządem większościowym jest potrzebne ogromne poparcie społeczne. Bo proszę Państwa, odwołajmy się do Węgier. Unia Europejska memoriały uchwala przeciwko suwerennemu państwu, które chce zmieniać konstytucję, chce robić porządki w bankach, porządki w gospodarce, ale
jeśli udałoby się za dwa lata, mamy nadzieję, że wcześniej, że Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory, ma rząd większościowy i ma ogromne poparcie społeczne, to wtedy tym poważnym problemom można postawić czoło, prawda? Bo wtedy, jeśli trzeba zmienić konstytucję, to można ją zmienić. Jeśli trzeba pociągnąć za wodze tym, którym ci już wydaje, że kupili Polskę, no to można to robić. A spotykamy się, ponieważ oferta, propozycja Prawa i Sprawiedliwości dobrze odpowiada na te pytania, które tutaj dzisiaj padły. Sprawy pracownicze, minimalne wynagrodzenie, nie dla umów śmieciowych, obniżenie wieku emerytalnego, ale także sprawa, którą media odchwyciły i wykręciły, jak to my mówimy, kota ogonem, bo pan prezes Kaczyński powiedział o karnych podatkach. No ale co to znaczy karne podatki? On mówi tak. Nomenklatura się ukazała w 1989 roku. Klepią w tych firmach proste produkty. No i te proste produkty są tanie. Ludzie, którzy nie produkują, mało zarabiają. A zatem róbmy innowacyjne projekty. Wkładajmy w to nową myśl. Wkładajmy nową technologię. Wtedy te produkty będą droższe. Będzie można droższe eksportować. Ludzie będą więcej zarabiali. I ten przedsiębiorca więcej zarobi. Tylko musi się trochę nawęczyć. Musi włożyć w to jakąś myśl. Musi się wysilić. Pracownik się wysili, przedsiębiorca niech się wysili. Więc jest to takie szerokie powiązanie różnych wątków, ale żeby ta innowacyjność była, żeby ta nowa technologia była, to musi być dobra edukacja. Ja mówię o nauce historii, ale proszę Państwa, obecnie te zmiany, które ministerstwo przeprowadza, powoduje, że i fizyki się źle uczy, i chemii, i biologii. I dlatego Prawo i Sprawiedliwość mówi, że trzeba wrócić do modelu bez gimnazjum, dobrze kształcić młodzież. Młodzi ludzie chcą się uczyć. Są ambitni. Trzeba im to tylko po prostu umożliwić. A nie, że ogromnie drogie podręczniki się drukuje, firmy coraz droższe, one są ciężkie, bo na kredowym papierze tej farby nie wiadomo ile. A czy to jest potrzebne? Dobry program, dobre nauczanie ogólne, specjalistyczne. Mówimy też o szkolnictwie zawodowym. I naprawdę można dużo zrobić, tylko no, to musi zrobić Prawo i Sprawiedliwość, to ogromne poparcie społeczne, co Państwa bardzo prosimy. Dziękuję bardzo. Nosić z czwartego piętra na przykład pacjentów, bo przecież
wiadomo, że 4-5 nie mają dźwigni i tak dalej, klatki schodowe wąskie, pacjent nieraz po 120 kg, 110 kg trzeba rozwieźć. Ja na przykład sobie nie wyobrażam i myślę, że też jako Prawo i Sprawiedliwość, ja jestem 30 lat, więc Prawo i Sprawiedliwości, myślę, że Państwo też o tym myślicie, żeby coś z tym zrobić. Dziękuję. Za chwilę poprosimy o odpowiedź na pytanie pana Sołtysa, ale tutaj jeszcze kolejne pytanie. Ja się nazywam Michał Kodec, ja mieszkam tutaj na Rynku w Zakrzowie i jestem studentem inżynierii naftowej i gazowniczej. Mam takie pytanie dotyczące trochę branży, w której bym chciał pracować, a trochę też sposobu podatkowania tej branży. Mieliśmy pod koniec ubiegłego roku akademickiego taki drobny wyjazd na jedną z wiertni szukając gazu, którego właśnie znaczy to było w województwie podkarpackim. I tam się dowiedziałem, że firmy zarówno zagraniczne głównie nie chcą ubiegać się o koncesję na wydobycie, gdyż system podatkowy jest jasny do roku bodajże 2020 w tej branży. Dokładnie nie wiem, co tam chodzi, natomiast słyszałem, że tak jest, że potem kraj nasz będzie mógł teoretycznie nałożyć jakiś horrendalny podatek, a firma nie będzie z tym mogła nic zrobić, dlatego głównie zagraniczne firmy nie podejmują działań w tym względzie. Natomiast polskie firmy, takie jak Orlen, boją się niekiedy zainwestować pieniądze w poszukiwania, bo nie wiadomo, czy coś to da. Chciałem się zapytać na tym przykładzie, czy Prawo i Sprawiedliwość przewiduje zmianę systemu finansowania, na przykład na taki, że jasny jest dłużej system podatkowy, a na przykład podatki nałożone na firmy są większe. No system podatkowy i tak będzie dla firmy znany, więc ona będzie wiedziała, czy może zainwestować pieniądze w kraju, czy nie. Myślę, że pobudziłoby to, znaczy w mojej ocenie oczywiście, pobudziłoby to zarówno gospodarkę, jak i może ciutkę zmniejszyłoby bezrobocie w naszym kraju. I chciałbym usłyszeć odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tutaj jest jedno pytanie jeszcze. Mówi pan Bursztyn, jest submanie. Ja chciałem się zapytać, bo powiem od razu. Nie należałem i nie należałem do żadnej opcji politycznej, a jestem zwolennikiem od dłuższego czasu PiS-u. Ale jednak mam wątpliwości, bo często słucham, raczej prawie stale, audycji Moniki Olejni w Radiu Z, gdzie występują wszyscy przedstawiciele wszystkich opcji politycznych. Ja tylko powiem na przykładzie dzisiejszej audycji. No i dzisiejszego naszego spotkania. Państwo mówią i ubolewają nad tymi, biednymi ludźmi, nie? No a tu dzisiaj w tej audycji akurat było poruszane, że kiedy PiS był u władzy, to obniżył podatki najbogatszym, a nie na najbiedniejszym. I pytam się, czy PiS już w tej kwestii jako zrewidował swoje posunięcia i rzeczywiście po prostu zamierza zmienić swoją politykę. Druga sprawa, tutaj w tej gazecie dzisiaj zauważyłem, że nakłady na rolnictwo były największe za rządów PiS-u. Owszem, zgadza się, ale po prostu ja się zastanawiam, czy to nie była zasługa świętej pamięci Nepera. To tyle moje, takie moje stanowisko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ryszard Pajacz, panie Zisko. Ja chciałem tylko tak tytułem do powiedzenia tego pytania, które padło od pana, co mieszkańcy takiej miejscowości jak Wolin mogą zrobić. Ja dziękuję panu profesorowi Kazimierzowi Jadowi, że poruszył temat Radia Maryja. Bo sytuacja koncesji dalej jest niewyjaśniona, bo prawie ta koncesja jest przydzielona, ale nie można nadawać. Czy co mogą robić? Mogą. Mieszkańcy takiej miejscowości mogą wybierać presję na władzę. Planowi odbyła się taka wiosną, taka olbrzymia manifestacja. Ponad 100 miejscowościach się odbyła taka manifestacja. W końcu to koncesję daje dalej. Czyli władza nawet tak totalitarna jak ta może się ująć. Może się ująć, jeżeli ludzie czego bardzo będą chcieć. Nie ma takiej władzy na świecie, która nie musiałaby się liczyć z ludźmi. Ja myślę, że Polacy już powinni dosyć powiedzieć tej hipokryzji, temu zakłamaniu w mediach, temu oszukiwaniu. No pewnie można wszystko powiedzieć. Tylko nic nie wygląda. Do następnego razu. Można tam wzdory opowiadać o Europie. Nic z tego nie wychodzi. To jest taka odpowiedź, co można przyjąć.
koniec takiej ładnej uroczystości patriotycznej w Szczucinie. Wielcy ludzie rodzą się w takich małych miejscowościach. Ksiądz arcybiskup Zimowski urodził się w Kubieninie. No to wielki człowiek. Tu w Wojniczu na pewno nie brakuje też takich godzin, a po tych, którzy się urodzą, musi pewnie wydać presję na władzę, żeby się wreszcie skończyła taka forma rządzenia, gdzie człowiek nie ma szans na to, żeby złożyć rodzinę, gdzie człowiek nie ma szans na to, żeby planować, dziwi się, że wyjeżdżają. No a jakie mają tutaj perspektywy młodzi ludzie? 2 miliony ponad ludzi wyjechało, prawda? Za granicę. Oni by założyli się, że wszyscy by chcieli wrócić, a przynajmniej większość z nich, pod warunkiem, żeby mieli tutaj pracę, żeby mogli założyć rodzinę, żeby ich dzieci mogły mówić po polsku, a nie po angielsku czy innym języku. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję za udzielenie głosu. Ja dziękuję. Dziękuję panu. Od razu dziękuję bardzo za te spostrzeżenia. Oczywiście traktujemy tu jako pana głos. To jest bardzo ważne. Podzielamy oczywiście te opinie, które pan powiedział i zgadzamy się absolutnie, więc nie specjalnie się ma tyle dyskutować na ten temat, bo jest prawidłowy. Widzę, że państwo zaczynacie już tak coraz głębiej wchodzić i państwa uwagi są coraz bardziej takie bardzo precyzyjne. Bardzo dziękujemy. Bardzo tutaj kwestia wiertni, gospodarki, jeżeli chodzi o gaz. Tu jest pan prezes Czesa, który jest w gospodarce. Chyba to dobrze. Znaczy ten głos pana, ja od razu pana poproszę po spotkaniu, żeby pan, jakby pan był uprzejmy do mnie się zbliżyć, to bym coś pana się zapytał. Ale od razu powiem tak, 18-19 tego miesiąca jest konferencja Naftogaz, na którą zostałem zaproszony i się wybieram. I proszę państwa, w kwestii tego, co się dzieje wokół budowania bezpieczeństwa naszego kraju energetycznego, to państwo, jak trochę się interesujecie, to na pewno już od dłuższego czasu w mediach o tym słychać i widać tylko końca właściwego, jednoznacznego programu rządowego nie widać. Dotyka ta sprawa również naszego terenu, jak państwo wiecie, ta reorganizacja przez byłą panią prezes Grażynę Piotrowską-Oliwę, która była krótko prezesem niecały rok Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W tej chwili już jej nie ma i następuje zmiana organizacji w tej branży gazowniczej, o którą pan tu pytał. Również nie ma jednoznaczności co do podatków związanych z wydobyciem, późniejszym uzyskaniem koncesji. Nie ma, mimo że trwa ta sprawa już kilka lat. I musimy sobie zdać sprawę z tego, że w tej kwestii również Unia Europejska nie jest zachwycona naszymi działaniami i tworzeniem perspektywy wydobycia u nas niekonwencjonalnego, a więc gazu z łupków. To głosowanie bodajże zostało przesunięte na październik. Tam się toczą walki, bo to są walki o duże pieniądze, bardzo duże pieniądze. I z jednej strony na początku rząd zapowiedział w tych licznych obietnicach, zobowiązaniach, które osobiście składał przed kamerami premier Donald Tusk i składał bodajże 10 zobowiązań, 74 czy 3 obietnice. Jakbyście państwo szczegółowo popatrzyli na to wszystko, to dzisiaj niewiele z tego zostało zrealizowane. I ja obserwuję, ponieważ jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej i patrzyłem na to, jak reorganizowano te wszystkie firmy, które są skupione w branży gazowniczej w naszym kraju. Jak państwo może wiecie, może nie, poszukiwania nafty i gazu z Krakowa zostały przeniesione do Zielonej Góry, scentralizowane, ludzie zwolnieni, tam nowi przyjęci, nie zawsze związani z branżą i wykształceni w tym kierunku. Podobnie miała miejsce sytuacja z Karpacką Spółką Gazownictwa, która zarząd miała w Tarnowie, teraz już jest
zarząd w Warszawie, przeorganizowane, scentralizowane. Dzisiaj spotkałem w Szczucinie człowieka, który mówi, pracuje, wykonuje usługi dla tej spółki nowej. Mówi, z dnia na dzień musiał 70 pełnomocni zmienić, bo nazwa się zmieniła. Od dwóch czy trzech dni zmieniono, skonsolidowano 6 spółek, w tym karpacką, wielkopolską, mazowiecką i pomorską i tak dalej, śląską. I zmieniono, nadano nazwę Polska Spółka Gazownictwa. Przedtem były karpackie, tak jak to rozmieszczone było w obrębie całego kraju. Z jednej strony zapowiadano decentralizację i funkcjonowanie firm, które wtedy siłą rzeczy zatrudniały z danego terenu pracowników i ludzi, którzy planowali swoją perspektywę zawodową, na przykład kończąc wydziały na Akademii Górniczo-Lotniczej, czy to wietrzonaftowe, czy te paliwowe, gazowe, już tam dzisiaj szczegółów nie znam, jak się to nazywa. I wiedziało, że ci absolwenci wiedzieli, że tu mogą szukać perspektyw na zatrudnienie, na miejsce pracy i tak dalej. Dzisiaj to upadło. I jeszcze, żeby przejść na lokalny rynek, żeby poddać krytyce to, co się przez te ostatnie 6 lat tych rządów działo. A więc sięgnięto do różnych, że tak powiem, działań reorganizacyjnych w obrębie spółek Skarbu Państwa, czego takim przykład został podany przez pana starostę. Dzisiaj fabryka maszyn Tarnów, 180 ludzi zawieszonych w próżni do 25 bodajże października. Kiedy to decyzja sądu ma określić, czy upadłość tej firmy to będzie upadłość likwidacyjna czy układowa. Właściciel, pan Weiler Niemiec, który w różnych okolicznościach przejmował tą spółkę od wcześniej, czy właścicieli Brytyjczyków, którzy pozyskali w dziwnych okolicznościach tą spółkę, długo by opowiadać, to dla mnie to nie jest jasna sprawa, jeśli dopuszcza się do tego, że prezesem jednej spółki matki jest równocześnie posiada inną spółkę, w której jest udziałowcem prawnym, obsługuje i tą spółkę, i tamtą. I jeszcze szpital. Powiem dobrze, bo o tym samym mówimy. I proszę Państwa, i w trakcie tych działań biznesowych, zarówno związanych z prowadzeniem spółki państwowej, mam na myśli zakłady mechaniczne Tarnów, pracujące w obszarze zbrojeniówki, przemysłu zbrojeniowego, pozbywa się spółki cywilnej, która w tym momencie jest w takim stanie i w takiej sytuacji pracownicy, w jakiej są. Znaczy, to jest normalne. Ja, mnie tak uczono, że nigdy nie może dobrze funkcjonować biznes w biznesie. W sensie takim, że albo się dobrze robi jedno, albo się robi dobrze drugie. No. I po to są te przepisy, które w jakimś stopniu ograniczają te możliwości, że na przykład pan burmistrz nie może mieć bezpośrednio prowadzić działalności gospodarczej w sytuacji, kiedy zajmuje taką funkcję, pełni taką funkcję, jaką pełni z wyboru bezpośredniego. I proszę Państwa, my te patologie, nagminne patologie, i do tego należy dołożyć te wysokie pensje, wysokie odprawy. Zadaliśmy pytanie, będziemy niedługo mieli odpowiedź dotyczącą tego, no jak to się dzieje, że przestaje ktoś być prezesem i nagle otrzymuje wielomilionowe odprawy. No bo tak są sformułowane umowy. Proszę Państwa, mówiąc o tych pieniądzach unijnych źle wykorzystanych, to mówię też na podstawie naszych działań wspierających te firmy, które upadły przy budowie autostrady. Tych podwykonawców, tych dostawców, którzy protestowali w momencie, kiedy wykonali pracę, ponieśli koszty i upadali. I jeszcze jedną rzecz powiem. Na ostatnim posiedzeniu Sejmu miała się odbyć debata, myślę, że odbędzie się na kolejnym, gdzie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości pan poseł Włodzimierz Bernacki będzie prezentował nasze stanowisko w odniesieniu do upadłości firm, debata nad perspektywą firm, które dopiero upadną. Przecież wszystkie firmy już w tej chwili zgłosiły stosowne wnioski do sądu
zgłosi swoją upadłość zgodnie z kodeksem spółek prawa handlowego, w oparciu o które funkcjonuje. A są w bardzo trudnych sytuacjach, bo dominującą taką w tej chwili i kluczową rolę dla nich mają w rękach banki, które nie są polskie i które nie wspierają ich w tych trudnych momentach, tylko po prostu egzekwują swoje. Także tytułem takiego głosu jeszcze, z którym być może Państwo się też zgadzają. Jeszcze jedno